Witam was w kolejnym odcinku z gry Firing Simulator 2017. Jest czwartek, także lecimy oczywiście z kolejnym przeglądem modyfikacji. No i nie powiem, że ostatni filmik z Ursusem C355 bardzo się wam spodobał. W tym momencie chyba ma 8000 wyświetleń, więc w dwa dni, no nie powiem, filmik całkiem jak na mój kanał, mega fajny. Szkoda tylko, że 8000 wyświetleń. No a niestety troszkę mało subów z tego przybyło. Także oczywiście, jak jest ktoś nowy, zostawcie łapkę w górę oczywiście. A jeśli będziecie którąś modyfikację z dzisiejszego odcinka pobierali, zostawcie suba, napiszcie w komentarzu, co pobieraliście. No a ja się już biorę za przegląd dzisiejszych modyfikacji. Ktoś kiedyś pisał, żeby pokazać jakieś starsze sprzęty, także też się dzisiaj pojawią jakieś starsze ciągniki. Sporo beczkowozów, rozrzutnik, cała masa przyczep, też będzie w sumie jedna ta cała masa. No i też jeden z troszkę mocniejszych ciągników, bo wiem, że były komentarze, żeby jakiś mocniejszy silnik, żeby jakiś beczkowóz, rozrzutnik i starsze maszynki, także właśnie to jest takie połączenie tych wszystkich komentarzy, jakie pisaliście pod ostatnim filmem. No a co, zaczynamy od Fenda Favorita. Najpierw zaczniemy sobie oczywiście od sklepu, żebyście widzieli, co i jak wygląda, ile ma koni, jak możemy go konfigurować, bo naprawdę ma parę opcji do wyboru. Tylko teraz muszę go tu znaleźć, chyba za dużo tych modyfikacji mam i będzie trzeba zrobić w końcu porządek. Dobra, jest Fend Favorite 800, standardowo 170 koni i teraz zaczyna się cała zabawa, czyli elementy dołączane, czyli normalnie to zobaczycie, jak wygląda, czyli bez żadnego tuza, obciążnika i tak dalej. Tu możemy właśnie obciążnik i tuz wybrać, koparka, czyli standardowo wiecie, że jest to tur. Konfiguracja silnika 170 koni, 190, 210, 230, także też możemy się pobawić. Ustawienia kół też jest tego spora ilość. Standard, obciążniki opon, wąski opon, także też bardzo fajnie, że coś takiego jest, że możemy poszaleć przy opryskach albo przy nawozie tym ciągnikiem. Szerokie opony, Michelin, podwójne koła. No i standard kolor obramowania, no to tylko te dwa, tak jak tu na obrazku w sumie widzicie. Czerwony lub szary. Wzór. Wzór, czyli normalny, fen, czyli tam zielony, jakiś zielony specjalny, czarny, burgund, normalny. Burgund to jest ten chyba, ten bardziej czerwony bym powiedział ciągnik. No a teraz wam pokażę, co te fendy sobie mają. O, jest. Ten jest chyba standardowy, czarny, burgund, albo nie, to jest zielony, to jest standardowy, tak mi się wydaje. Także są wszystkie, cała masa kolorów, jakie możemy tutaj wybrać. No ale przechodzimy do oglądania. Oczywiście drzwi otwierane z zewnątrz, jeszcze przejdę dookoła, sprawdzę, czy nie ma tu nic dodawanych rzeczy żadnych. Botników albo czegoś nie ma. Dobra, palimy maszynę. Jest. Jest konkret maszynka. No, odgłosy oryginalnych maszynek. Ciągnik bardzo fajnie zrobiony. Mógłby, jakby nie wiem, ktoś nie wiedział, jakie są maszyny w farmingu, to mógłby powiedzieć, że to jest maszyna oryginalna, bo naprawdę jest całkiem fajnie stworzona. No ale dobra, teraz robimy przegląd tej modyfikacji, czyli oczywiście drzwi jedne, drzwi drugie. Tu mamy błotniki zdejmowane, też fajna opcja, kierownica oczywiście. Tu mamy, co my tu mamy? Przednia szyba otwierana, też fajny bajer w takich wielkich maszynkach. I teraz tak, to jest, co to jest właściwie? Co mi się tu pokazało z boku? Jakieś te rurki, nie wiem. Nie wiem, co to jest. Powiem wam szczerze, nie mam pojęcia. Teraz coś otworzyłem, tylko co otworzyłem? To jest dobre pytanie. Co tu się otwarło w ogóle? Nie wiem, czy to jest do czegoś większego potrzebowane. Coś większego tutaj potrzebujemy, czy nie? Dobra, teraz mamy te odblaski, czy jak to się tam nazywa. Ale mnie zastanawia, co to jest open
FH Arms. Czy się to pojawia coś tutaj ciekawego? Kurczę, nie wiem, możecie napisać w komentarzu, bo powiem wam, nie wiem do czego to służy. Ale widzę, że koguty się nie są rozłożone. No tak nie powinno raczej być. Także nie wiem dlaczego. Może to są koguty? No raczej nie, bo się nie rozkładają. A z tej strony za bardzo więcej opcji nie ma. A powiem wam, no... dość nieciekawie. Nie wiem, czemu te koguty się nie rozkładają. Aha, chyba, że to jest przycisk do tuza, a tuza nie mamy. Możliwe, tak też może być. Dobra, tak może być. Oczywiście koguty, nie wiem czemu się nie rozkładają. Nie mam pojęcia. No tak raczej nie powinny być. Oczywiście oświetlenie, cała masa wszystkich świateł działa. Kierunkowskazy są sprawne. Dobra, lecimy dalej, bo 5 minut przy jednym ciągniku zostaje. To samo, ten sam model, pewnie zmiana. Większy silnik dałem. Tak jak widzicie, obciążnik, czarny kolor. Tu jest ten burgund na bliźniakach. Zobaczymy sobie tego tuza w tym momencie. Czy to jest od tuza, czy nie od tuza. Tak jest. To jest tuz. Ten przycisk. Ale mnie zastanawia... czemu się nie otwiera kogut? Czy jest tu gdzieś przycisk? A może to jest przycisk? A jest, Bayer. Dobra. Działa. Wszystko znalezione. A jest może tutaj jeszcze szyberdach? Czy nie... o, jest szyberdach. Tak minimalnie można znaleźć, ale jak widzicie, wszystko działa. Dobra, czyli odnalazłem. Wszystko jest. To samo. Zapytacie, czemu tyle ciągników? Każdy ma coś innego. Każdy tam ma standardowe opony wąskie, bliźniaki, kolory inne, tuzy i takie bajery. Także tyle ich tutaj nagromadziłem. Jak widzicie, normalny zaczep, czyli tam standardowy. Tu jest standard, tu jest obciążnik, tu jest tuz, także tym się to różni. Tu są wąskie opony, tak samo ten sam fędzik. Naprawdę modyfikacja bardzo, bardzo fajna. Wszystko sprawne, wszystko działa, także jak najbardziej polecam. No i myślę, że do tych beczek na przykład albo do rozrzutników się przyda, bo naprawdę też maszynki fajne. Oczywiście link do modyfikacji w opisie, bo już parę osób pyta. Zawsze linki do każdej modyfikacji są w opisie. No ale lecimy dalej, skończyłem tego fenda, teraz przechodzimy do sprzętów. Beczkowóz, w sumie możemy wziąć jakiś ciągnik, żebyście zobaczyli jak to tam wygląda. Dobra, zobaczymy jak to się tam prezentuje, czy pasują do siebie, bo jak wiadomo nie wszystkie modyfikacje do siebie za bardzo pasują. Wow, to nieźle, to jednak nie pasują. Ale się zapadło, ale czemu? Chyba jest fend za lekki. Nie. Musiało się zbugować modyfikacja po prostu. No ale dobra, zaraz ją kupię, to zobaczycie jak to wygląda. Zbiornik na gnojowice. Czyli ten forsznik, 10 000 litrów, 85 koni zapotrzebowanie. Więc na jakieś polskie gospodarstwo spokojnie się odnajdzie, że tak powiem. Ustawienia jako standard, balony, balon 2-3, także to już trzeba sprawdzić, jakie są różnice. Kolory obramowania, także też możemy sobie fajnie to powybierać. Tu wybrałem kolor obramowania czerwony, ten typowo czerwony, ale jak wiecie, nawet jak wybierzecie ostry czerwony, to i tak będzie tam miało jakiś swój mniejszy odcień, także też to fajnie wygląda. Nie będzie tak ostro. Widzę, że tu coś kółko pod mapę wpadło, także może ten drugi beczkowóz da radę. Nie wiem, coś się zbugował. Czasami się tak zdarza, że modyfikacje trochę pod mapę wpadną i potem jest flipa. O, jak widzicie, ta sama modyfikacja, identico, ta już działa, bo po prostu modyfikacja działa. To chciałem wam pokazać, że nie ma tu żadnych błędów, tylko tam jest, nie wiem, wpadło pod mapę to przednie kółko i po prostu nie da się jakoś wyjechać. Czasami też się tak z modyfikacjami zdarza. 10 metrów rozrzutu, także też sporo. Kierunkowskazy są, światła są, wszystko działa. Koguta chyba na tej beczce nie ma. Nie ma, dobra. Czyli sprawdzone. Jedziemy dalej z tym fendem. Jak już wziąłem fenda, to już sobie go przetestujemy przy innych maszynach. Lecimy do rozrzutnika. Chcieliście maszynki też takie troszkę starsze, także są beczki, można powiedzieć, takie zużyte. Jest rozrzutnik taki naprawdę już przepracowany, bym powiedział. No, dość fajnie to wygląda, jak ktoś na jakimś PGR-ze gra, to naprawdę polecam takie maszynki.
I co? Mamy 120 koni zapotrzebowanie, 12 tysięcy litrów, 10 metrów rozrzutu. Tu nie wiem co to jest za ikonka, że nawóz może rozrzucać czy coś, nie wiem. Nie wiem czemu, a w sumie na różnych rozrzutnikach to jest, to nie wiem. Jak wiecie co oznacza ta druga ikonka obok tego obornika, możecie mi napisać. Czy to jest z jakiejś modyfikacji czy coś, no bo ja nie wiem za bardzo. No nic, powybierać tu za bardzo nic nie możemy. Także sprawdzamy, czy są jakieś światła, kierunkowskazy są, światła też swoje ma, możemy jakoś to uruchomić, chyba nic nie możemy z tym rozrzutnikiem zrobić, jak jest pusty. Klapy też za bardzo się nie da otworzyć na pusto, także no niestety nie pokażę wam jak to działa, bo jest pusty rozrzutnik. Przydałoby się tu gdzieś z boku jakiś obornik postać albo coś, żeby niekiedy takie właśnie modyfikacje testować i pokazywać wam jak to działa. No i lecimy dalej, co my tu mamy? Kolejny rozsiewacz, też konkretny sprzęcik Tornado. W ostatnim odcinku chyba były dwa rozsiewacze albo trzy modele, także też dość sporo, jeden z większych rozsiewaczy Tornado 5TM, 5000 litrów, 24 metry rozrzutu, także można powiedzieć oryginalny. Tylko trochę po prostu mniejsza pojemność, 20 km na godzinę. Także dość sporo. A da się może jakieś opony wybrać? Niestety nic się nie da. Też bredala, także też maszynka można powiedzieć taka jak oryginalna. Szkoda, że nie mam wyboru wąskich kół, bo to też by było dość ciekawe. Przyczepka. No trochę przyczepka do Fendę nie pasuje, bo za wysoko ma zaczep, fend na takie przyczepki, ale myślę, że na polską farmę wam się na pewno przyczepka przyda. Zaraz ją tu znajdę, już wam mówię co ona w sobie ma, ile ma pojemności. Dobra, jest Lizard, nie ma teraz żadnej takiej swojej firmy, jest zapisana w grze jako Lizard. 80 koni zapotrzebowanie, więc też na polską wieś, na polskiej wsi się odnajdzie. 15 tysięcy litrów. Także dość sporo, wszystko praktycznie możemy przewozić, zboża, nawozy, kiszonki, siano, całą masę naprawdę, nowe uprawy, tak jak tu widzę. Choć mnie zastanawia, co to są, bo to już był owiec i żyto, te nowe uprawy. A co to jest to dalej? Cała masa jakichś nowych rzeczy, naprawdę nie wiem, co to w ogóle jest. Także nie wiem, czy jakiś dodatek wyszedł z nowymi uprawami do gry, czy... Czy to jest w sumie na wszystkich maszynkach to jest teraz, to prawdopodobnie jakieś mapy mają już wgrane, że mają nowe uprawy. Także jak coś o tym wiecie, to napiszcie w komentarzu, bo ja na razie, że tak powiem, na czasie farmingu za bardzo nie jestem, bo nie mam na to czasu, także jeśli wiecie, to piszcie. Jeszcze wam chciałem pokazać jak to działa, bo dość fajne otwieranie burty ma. Nie tak jak duża część przyczep, tylko taki właśnie inny sposób otwierania tylnej klapy, o, że tak powiem. Dobra, kierunkowskazy są, działają czy nie działają, bo sobie zamknąłem. Działają oczywiście, oświetlenie też w przyczepie jest, także wszystko jest jak najbardziej sprawne. Dobra, no i na koniec zostały maszynki starszego typu troszkę. Widziałem parę komentarzy, żeby właśnie pokazać coś starszego, jakieś starsze maszynki z poprzednich farmingów, bo tak mi się wydaje, że te maszynki już w poprzednich farmingach były. Jakieś starsze edycje czy coś takiego, tak się dodatki nazywały. I w którymś farmingu one były na pewno, także to jest, tak mi się wydaje, konwert. Deutsch, jak widać Deutsch jakiś, D80 tego co kojarzę. I widać po napisach, zaraz go tu znajdziemy, Deutsch D80, gdzie on tutaj jest, bo też ma dość sporo wyboru opcji w sobie jest. Deutsch Fahrt D80, koparka, czyli standardowo tour. Nie wiem czemu jest napisane jako koparka, nie przyłącz do tura albo coś takiego, tylko trochę tak dziwnie, no ale okej. Ustawienia kół standard, wąski opon, także też możemy mniejszym, jak ktoś szuka mniejszego ciągnika, żeby potrzeba mu do oprysku, do nawozu, to też dość fajny bajer. 75 koni ma zapotrzebowanie, także
jak na taką małą maszynkę jest dość mocny. Szerokie opony, także też fajnie, standardowy wzór, jakiś werdek. Nie wiem za bardzo jak to wygląda, no ale zaraz zobaczycie, bo może tu wybrałem drugiego jako werdek. Chyba to jest ta kabina. W sumie, no bo za bardzo nic więcej tam nie możemy wybrać, także prawdopodobnie jest to ta kabina. I co mogę powiedzieć, dość cichy, jak na taki, można powiedzieć, starszy sprzęt jest dość cichy, także polecam oczywiście. Kierunkowskazy, oświetlenie, wszystko jest. Jedynym problemem w tym sprzęcie jest trochę, że tekstura tej kierownicy nie działa po prostu, nie załadowała się, czy nie wiem, jest cała biała. No ale powiem wam, że jakby przyszedł ktoś z zewnątrz, kto by nie wiedział, to by pomyślał, że chyba to tak ma być. No nie powiem, że to jakoś bardzo odstaje. Da się wytrzymać, tak? No nie powiem, że jest to jakiś mega, mega wielki błąd, że psuje grę czy coś, ale no widać, że to kierownica raczej nie jest od tego ten kolor. Dobra, animacje wszystkie ruchome, jak widać są, oświetlenie też jest sprawne. Teraz przejdziemy do maszynki z turem tego samego Deutscha. Na oponach szerokich, tu są standard, tu są opony szerokie, tu są opony wąskie. Ten sam sprzęt co pierwszy, tylko z turem. No a tutaj mamy tą kabinę werdek, też dość fajna maszynka, dość fajnie to wygląda. No i tur, co mamy w tym turze? Mamy możliwość łyżki, tylko ja nie wiem, jak tą łyżkę się... Da się tylko góra-dół ten tur podnosić, tak? A za bardzo nie wiem, co z tą łyżką, czy jej się w ogóle nie da jakoś podnieść na drugi sposób, czy coś takiego, bo naprawdę jest tylko góra i dół, tak jak ona jest. Także trochę słabo, no bo jak się nabierze, to nawet tego nie wysypę. A za bardzo nie wiem, jak się przyłączę na ciągnik, to też żadnej tutaj funkcji nie ma. Także trochę lipa. Nie wiem, dlaczego to tak jest. W ogóle nie ma żadnego sterowania tą łyżką. Samą łyżką, nie turem, bo turem mogę góra-dół, no to tak jak jest we wszystkich innych, tylko tej łyżki nie mogę coś użyć, żeby ona się przekręciła jakoś, czy to tak zawsze jest. W sumie tu też żadnych siłowników nie ma, no ale dziwny by ten tur był, jakby tylko można było tak nabrać, to jak ja bym to wysypał później. Troszkę dziwnie, nie wiem, możecie pisać w komentarzu, ale maszynka jest dość ciekawa. Oczywiście oświetlenie jest, kierunkowskazy są, kabina jak najbardziej jest, nic tu chyba za bardzo porobić nie możemy, ani tej szyby zamknąć, ani nic, także tyle. Tak jak wygląda, tak się prezentuje. Tu jest to samo, tylko z widłami. Forszni tym razem, też sprzęcik troszkę starszy. Dość ciekawie wygląda. Inaczej, jakaś flaga tutaj powiewa, też fajna animacja tej flagi. Także przechodzimy do sklepu, bo 17 minut, 18 minut odcinka w tym momencie, także też trzeba już kończyć, bo ostatnio wyszedł 20-minutowy odcinek, także myślę, że chyba za długo, co o tym myślicie? Forsznic, 100 koni mechanicznych, także konkretna maszynka. No i tyle, nic tu nie można powybierać. Ale maszynka dość fajna, jeszcze sobie zobaczę, czy może jakieś tutaj funkcje ma. Koła dokładane, obciążniki albo coś, łopata. Łańcuch ma, także jak się ktoś zakopie, to może da radę. Dobra, wsiadamy. Palimy maszynkę. Kamera jest troszkę dość dziwna, ale jak się oddalimy, to jest całkiem już normalnie, bym powiedział. W środku kabina, kamera jest ok. A i teraz tak, otwórz szybę tylną na 7, 8 drzwi, 9 drugie drzwi. I tyle, tak. Zobaczymy, może ruchome biegi, nie? Nie ma ruchomych biegów w tym ciągniku. Oczywiście oświetlenie, kierunkowskazy, wszystko jest. Koguto w tym modelu, z tego co widzę, nie ma, także nie pomogę. Trochę szkoda, bo fajnie by wyglądał. Z tyłu też lina, jakby się ktoś zakopał. Także sprzęt gotowy do prac wiosennych, można powiedzieć. No i na koniec też starszy sprzęt, też chyba Deutsch. Deutsch czy nie Deutsch? Zaraz zobaczymy w sklepie, jak się ten sprzęt nazywa. 19 minut, 20 minut już odcinek. Czas kończyć. Trochę za dużo tych modyfikacji chyba.
Możecie pisać, czy takie odcinki wam się podobają. Gildner, czyli nie Deutsch, chyba. Gildner G40, 38 koni za koni mechanicznych. A tyle. Nic w nim porobić nie możemy, żadnych tutaj turów nie ma. Tak jak wygląda, tak... Taki jest po prostu. O. Oświetlenie swoje ma, kierunkowskazy ma, animacje skręcania osiek też. A tu przynajmniej kierownica jest cała załadowana, działa, tekstury są, także dość fajnie. Maszynka też jest konkretna. Dobra, także tyle, kończę odcinek, bo naprawdę długi wychodzi. Piszcie w komentarzu co następnego, jakie maszynki pobraliście, czy wam się przydały, łapki oczywiście, jeśli pobraliście którąś z modyfikacji. Zostawcie subskrypcję, jeśli jesteście nowi. No i tyle, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!